pomysł spędzenia dnia w wodzie i na piasku spodobał się Lucjanowi z radością przyjął propozycję dziadzi ubrali się zabrali pakieciki z kostiumami i wyszli tramwaj sunął hucząc przez rozgrzany most niebo było bez chmurki i wysoko warczały motory ćwiczących samolotów wysiedli na drugim brzegu Wisły i po kamiennych schodkach zeszli w dół na piaszczyste wybrzeże. Dziadzia kupił bilety, w kabinach przebrali się w kostiumy i wyszli na plażę. Lucjana rozśmieszył wygląd dziadzi. Owłosiony i przeraźliwie chudy, w czarnym kostiumie i poważnym wyrazie twarzy, dziadzia ponuro się przedstawiał na rozsłonecznionej równinie. Pasował tu bardzo Lucjan. Był gładki, gipki i świetnie zbudowany. Stąpali po gorącym piasku, mijając rozwalone, pocące się ciała. Było tu dużo ludzi, przeważnie młodych i ładnych. Grano w piłkę, podnoszono ciężary i biegano. Z wody dolatywały okrzyki kąpiących się. Gdzie niegdzie leżały pary, gładząc się po ciele i patrząc sobie w oczy lub po prostu całując się. Lucjan pociągnął za sobą dziadzie w kierunku wody, lecz ten wzbraniał się. Mówił, że jest za wcześnie, że są zgrzani i tak dalej. Lucjan jednak nie ustępował. Weszli do wody, ale dziadzia zaraz usiadł w płytkim miejscu i ostrożnie począł się opryskiwać wodą. Chodź dalej, na głębszą wodę. Popływamy trochę. A, eee, nonsens. Co za pływanie może być w rzece? Zostanę tutaj. – Dziadzia, zaczynam cię podejrzewać, że po prostu nie umiesz pływać. – Ja? Marynarz? <laughs> Dobre. – No więc chodź. Przecież to wstyd, żebyś tu siedział jak dziecko. – Nie znoszę rzek. Źle się czuję w słodkiej wodzie. Zostaw mnie. Wobec tego argumentu Lucjan sam poszedł na głębsze miejsce. Nurkował, trochę pływał i powrócił do dziadzi. Siedział już na brzegu, na piasku, i rozmawiał z panną Leopard. Lucjan był już dość blisko, kiedy ją poznał i w porę zdążył zawrócić. Radość, cała beztroska, wszystko to rozwiało się. Powlugł się na sam koniec plaży, gdzie nikogo nie było i położył się na piasku, ukrywszy twarz w ramionach. Biedny dziadzia wpadł tak niespodziewanie. Mówiłem mu, żeby szedł na głębszą wodę. Co to jest, że ona mi zawsze psuje humor? Pobudza we mnie jakieś tęsknoty. Mam takie uczucie z powieści Mniszkówny albo z tej piosenki Ja kocham cię i nienawidzę. Ta moja miłość do niej jest tak ordynarna i banalna, tak tuzinkowa. Dziadzia miał rację, mówiąc, że imponują mi jej stosunki towarzyskie. Sam jestem niczym i spodobało mi się zakochać w drugim, tylko trochę ustosunkowanym niczym. O cóż ja żyję właściwie? Jakie mam prawo kochać i w ogóle korzystać z przywilejów życia? Nie tylko że nie mam prawa do życia jako bezużyteczna jednostka, ale nie mam również danych, żeby żyć jako nawet pasożyt. Jestem biedny, głupi, bez inwencji, chory, młody i tak dalej. Ubzdurałem sobie, że jestem poetą, człowiekiem wolnym, bez przyziemnych uczuć, a tymczasem nie mam nawet na tyle ambicji żeby napisać coś, zamydlić ludziom oczy, zbujać ich czymś. Jestem więc w dodatku wstrętnie leniwy. A jak się już zakochałem, to właśnie w jakiejś dziwce bez czci, bez żadnej wartości prócz urody, która mnie w dodatku lekceważy. Proszę się odwrócić. Przybrał pan tak nieprzyzwoitą dla nieba pozycję. Usiadła obok uśmiechnięta, piękna, cudowna. Cóż z pana zadziwadło, moje dziecko? Wybaczam panu tę obelgę tam w restauracji, ale nie mogę panu wybaczyć dzisiejszego zachowania. Zamiast podejść i przeprosić mnie, polazł pan gdzieś. Staś opowiadał mi właśnie o panu bardzo wiele. Został tam, a ja poszłam szukać pana. Diablo, ponurą ma pan minę. Panna Leopard była istotnie piękną kobietą. Doskonale zbudowano, miała twarz o niezwykle szlachetnych rysach i cudnych oczach o granatowym blasku. Jej czarne włosy odcinały się od białości cery. Kostium opinał smukłą figurę. Patrzała rozumnie i prawie tkliwie na Lucjana. Dobrze, że mogę pani to powiedzieć, otóż zaszło u mnie pewne nieporozumienie. Ta miłość do pani to utwór mojej fantazji. Widzi pani, jestem bardzo młody i impulsywny. Nie powinienem był pani tego wszystkiego mówić tak otwarcie, tam na ulicy. Jest mi teraz bardzo smutno, bo w gruncie rzeczy żywię dla pani jak największą obojętność. Proszę zapomnieć o moim kłamliwym zwierzeniu. Słusznie pani wtedy zakpiła ze mnie, była to podświadoma zemsta za moje oszustwo. Pozwoli pani, że się położę, jest mi. Tak gorąco. Pauza. Ach, mój biedny chłopcze mówisz nie to, co myślisz. Pragnę wszystko naprawić. Już teraz będzie wszystko dobrze. Przysunęła się do niego i pocałowała go mocno w usta. Leżał odrętwiały, nie mogąc zebrać myśli. Pocałowała go raz jeszcze i patrząc mu czule w oczy, mówiła: Dla mnie to wielkie szczęście. Ogromny zaszczyt od losu, że mnie ktoś naprawdę kocha. Jestem pewna, że masz dla mnie tę miłość. Tak pięknie zwierzyłeś mi się wtedy z tego, tak prosto. Postaramy się powetować sobie straty spowodowane nieporozumieniem. No już, nie patrz tak źle. Ale Lucjan od niczego chyba nie był tak oddalony jak właśnie od tej czułości i sentymentalizmu. Zaczął się śmiać głośno i tarzać po piasku. Mówił przez śmiech. śmiech, jak pani zabawnie wygląda. Proszę mi wybaczyć, ale to takie komiczne i niespodziewane. Heloiza, romantyzm. Co? Kocha mnie pani? Szaleje pani za mną? Co pani powie? <laughs> Proszę dać spokój, mnie nawet trochę żenuje to wyznanie. To jest takie komiczne, tak, jak coś z podłego romansu, romansiku. <laughs> Wie pani co? Zatańczmy może, komedia. Panna Leopard patrzyła na niego ze smutkiem. Dziecko, ty jesteś okropnie nerwowy. Kłębek nerwów. Ja doprawdy mówiłam teraz szczerze i poważnie. Proszę się uspokoić. To jest bardzo przykre. Proszę pani, wiem wszystko, wiem całą historię ze Stasiem. No? Wie pan? No to trudno, między przyjaciółmi, drobiazg, jakieś tam pieniądze. Jakie pieniądze? No, no te pieniądze, które jest mi winien, głupstwo. Będzie miał to odda. Pieniądze? Odda? A pecl na rzeczieństwo. Co pan wygaduje? Co panu jest właściwie, panie Lucjanie? Pauza. Co między wami właściwie było, między panią a Stasiem? Nic nie było, wie pan przecież. Pożyczył ode mnie dwa lata temu pięćset zł. Na coś, na czym miał zarobić. Znaliśmy się, mieliśmy wspólnych przyjaciół, pożyczyłam mu. Nie oddał. Widocznie ciężko mu jest. Przestańmy o tym mówić. Tak. Przepraszam bardzo za moje wybryki. Teraz muszę już iść. Czy chciałaby pani zobaczyć się ze mną dzisiaj po południu? Naturalnie, koniecznie. Bardzo się cieszę. W gruncie rzeczy ten Staś to poczciwiec. Powiedział mi, jakżeś przeze mnie cierpiał. Ja tak żałowałam mego zachowania się wtedy wieczorem. Pijana byłam nieco. Pomówimy jeszcze o tym wszystkim. Przyjdziesz jeszcze do mnie dzisiaj, prawda? Staś wszystko powiedział? Tak przyjdę, tylko gdzie pani mieszka. Chodź ze mną w stronę kabiny, to ci dam adres. Lucian był tak oszołomiony tym wszystkim, co usłyszał, że w ogóle nie zdawał sobie sprawy ze swego szczęścia. Powlukł się do tej kabiny, wziął jakiś papierek, potem ucałował kobiecą rękę, usta nawet, poszedł do swej kabiny, kazał ją sobie otworzyć, usiadł na ławeczce i siedział tak. Skołowacizną w głowie. Dziadzia przybiegł, parskając i otrząsając się z wody. A, jesteś już. Pływałem, ale swoją drogą morska woda to coś zupełnie innego. Coś zgłupiał? Lucjan patrzył na niego błędnie i uśmiechał się jak upiór. Wariat. Słońce ci na mózg uderzyło. Wariat, słowo daję. Może przekąsisz coś, to ci lepiej zrobi. No, chodź do bufetu. Dlaczegoś mnie? Tamtego okłamał. A, leopard! Nie ma o czym gadać. Wyjaśniło się, prawda? Dlaczegoś kłamał? Wariat, wariat, nie wrzeszcz. Improwizowałem trochę, nie kłamałem. Musiałeś zaraz wierzyć. Doszliście do porozumienia, będziesz miał teraz używanie? Bardzo się jej podobasz. No, chodź do bufetu. Lucian zrozumiał teraz, że pozostało mu tylko radować się. Dziadzia, co mu zrobić? Postawił tak sytuację, że stała się śmieszna. Skłamał potwornie i teraz, gdy to się wydało, stał sobie z najniewinniejszą w świecie miną i wyrzymał brudkę z wody. Nawet nie myślał się tłumaczyć. Poszli do bufetu, zjedli coś, potem wrócili do kabin i ubrali się. W domu zastali dwóch obcych panów. Kręcących się po mieszkaniu bez marynarek i narzekających na upał. Panował straszny rejwach. Całe biurko było rozebrane, łóżka porozwalane i sienniki poprute. Na podłodze walały się garnki, książki, stosy gazet i słoma. Stukonisowa wytłumaczyła, że spustoszenia tego dokonali dwaj panowie, ponieważ robili rewizję. Wszystko przez tego łajdaka miećka. Mieciek siedział na wałku od otomany i melancholijnie gryzł pestki dyni. Poruszał lewą nogą, interesując nią rudego kotka, który skakał jak opętany. Od czasu do czasu dawał odpowiedzi na takie pytania. Broń jest? Broń Boże. Rewolweru, sztyletu, żadnych materiałów wybuchowych nie ma nic. Rewolwer był. Ale go nie ma, sztylety. Znajdziesz pan w kredensie. A co do materiałów wybuchowych, to przyjdź pan tu w nocy. Posłyszysz pan wybuchy. Kawaler sobie dowcipasy sypie. Ja panu też sypnę w defensywie. Znajdźmy tylko coś. Gadaj pan, papiery gdzie są. Bibuła. W ubikacji na drucie. Indagujący pan miał niezwykle przykrą twarz i pocił się pod prawą pachą. W dodatku zdenerwował się widać, bo poczerwieniał na twarzy i jął szybko i bezcelowo kręcić się koło porozwalanych przedmiotów. Poszeptał coś ze swoim towarzyszem, na tamten wskazał na portret Piłsudskiego. Nieciek zrobił minę niemowlęcia. Dwaj panowie popatrzyli na marsową twarz marszałka, potem jeden z nich wyciągnął z kieszeni jakiś druk i umoczywszy pióro w atramencie, począł ów papier wypełniać. Drugi zwrócił się podejrzliwie do dziadzi. Kto pan? Wybaczy pan, mnie nie obchodzi, kto pan jesteś. Jestem agentem policji politycznej. Co pan tu robi? Zdejmuję marynarkę. Za chwilę będę leżał na łóżku i wtedy, niechże mi pan nie przerywa odpoczynku. Opaliłem się, wie pan, i boli mnie skóra na plecach. Pan bywa na plaży? ale jegomość się rozgniewał, zagroził aresztowaniem i zarówno Lucjan, jak i dziadzia musieli się wylegitymować. Potem Bednarczyk musiał coś podpisać jako świadek. Dwaj panowie zostawili poświadczenie, że nic nie znaleziono, po czym ubrali marynarki i zabierali się do wyjścia. A kto to teraz będzie sprzątał, coście tu naśmiecili? Jego mość o przykrej twarzy podszedł do Miećka, nachylił się, i powiedział mu w sam nos. Poczekaj, ty, szczwana kanalio, my cię uchwycimy. Jeszcze podowcipkujesz sobie, ty, bandyto. I wyszli. Teraz dopiero zabrała głos stukonisowa. Ach ty, cholerna gadzino, ty, wyrodku, dajesz zgnił w więzieniu, żeby cię wszy zeżarły. Ty zbóju, byku. Ty łotrze z ciemnej gwiazdy, przez ciebie człowiek się tak męczy. Wynoś mi się, draniu jeden z domu, w wąt, natychmiast, zdechnij jak pies pod płotem. Jeszcze mi tego brakowało, żeby mi tu nachodzili mieszkanie i graty niszczyli. Zabieraj swoje manatki, niech cię tu nie widzę. Niech matka lepiej milczy, bo już mi wszystko jedno jeszcze jaką krzywdę zrobię. Cicho, sam jestem zdenerwowany, milczeć, psia krew. Złożecząc, klnąc straszliwie zabrali się oboje do sprzątania. Mieciek poukładał książki i papiery, po czym wyszedł, trzasnąwszy drzwiami. Stukonisowa płacząc, zeszywała sienniki. Dziadzia śmiał się szatańsko. Lucjan stroił się na wizytę. Po godzinie mieszkanie przybrało swój normalny wygląd. Dwaj studenci sprzeczali się na temat zarobków agentów policyjnych. Przyszedł Edward i powiedział do Lucjana, Chciałbym zapomnieć o naszym zajściu sprzed paru miesięcy. Tutaj była rewizja, prawda? No, czy to nie skandal? No, nie tyle skandal, ile przykrość. Czy Pan pojmuje, że człowiek, któremu obcy ludzie mają prawo legalnie grzebać w jego rzeczach, tym samym pozbawiony jest wszelkich praw człowieczych? Że powinna być w państwie doraźna instytucja, która by wieszała takich miećków. Przypuśćmy, że jako współlokatorzy jesteśmy narażeni na rewidowanie naszych rzeczy. Cóż się wtedy dzieje z naszymi listami, naszą korespondencją? Intymne słowa, czułości, obietnice, zwierzenia, wspomnienia drastycznych sytuacji, wszystko to staje się łupem najbardziej niepowołanych rąk. Ja sam. Posiadam listy od kobiet, które mnie kochają, których miłość do mnie jest tak wielka, że w zaślepieniu odsłaniają one drobiazgi, szczególiki spędzonych nocy. Przypominają mi tak rzekę wymyślne sytuacyjki, słowa, ruchy i tak dalej. Pieczętują to swoim nazwiskiem, często panieńskim, nazwiskiem swego ogólnie szanowanego ojca, poważnej osobistości. -Bowiem mimo, że nie jestem zbyt wybredny, chętniej jednak obcuję z panami z wyższych sfer, a więc dostają się te łzami rozkosznych wspomnień zlane liściki do łap takiego draba. Ma przecież prawo je czytać czyta je, podnieca się ich treścią, a ja stoję obok i nic, nic nie mogę poradzić, nie mogę mu wyrwać tych dokumentów mej sprawności fizycznej. Proszę się postawić w takiej sytuacji. Czyż to nie jest okropne? Lucjan westchnął głęboko. Należało coś odpowiedzieć. Ma pan wiele słuszności. Niechże pan spali te listy. Co? Ja bym miał je spalić, zniszczyć? Postąpić wedle słów poetki? Do pieca miłosny zeszycie, do pieca listy stos cały, a żeście z ognia powstały, więc w ogień się obrócicie? Tak bym miał zrobić? Nie, to się po mnie nie okaże. Kiedyś na stare lata będę je czytał, będę żył wspomnieniami. Ach, panie, wspominać rozkosz, jeśli się ją miało, jakież to szczęście. Panie Lucjanie, pan jest jeszcze młody, ale może pan zazna kiedyś szczęścia miłości? Ale z tą rewizją to skandal, prawda? Trzeba będzie coś przedsiębrać. Wybacz pan, ale ja muszę już wyjść. Czego się śmiejesz ty, czarny charakterze? Dziadzia istotnie podskakiwał na swym łóżku w paroksyzmie śmiechu. Edward poszedł do swego pokoju. Lucjan mimowolnie zaczął się też śmiać. Ale jego trzeba wsadzić w gablotkę i podstawić pod mikrofon. Przecież to jest okaz nadzwyczajny, dowodów mej sprawności fizycznej, kreatura i dziadzia weselił się w dalszym ciągu.